Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 23 kwietnia, godzina 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa na omówienie sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych, jakie dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara. To, co możemy zauważyć, to to, że w tej chwili rynek oscyluje nam wokół tej średniej 200 sesyjnej. Ta średnia oczywiście tutaj wlicza również niedzielę, także na nią trzeba brać pewną poprawkę. Niemniej okolice średniej 200 sesyjnej są w tej chwili testowane. Trwają jakieś ruchy w kierunku tutaj wsparcia na poziomie 1.30, którego wybicie otwierałoby drogę do powtórnego retestu 1.2888. To, co na co dzisiaj czekamy, to oczywiście indeksy PMI, odczyty indeksów PMI, w szczególności dla Polski i dla Europy najważniejszym będzie odczyt z Niemiec. Będzie odczyt z Niemiec, ponieważ ostatnio mieliśmy słabszy indeks, na przykład między innymi CEF, także ten indeks przemysłowy PMI będzie w centrum uwagi. Tutaj jakby technicznie widać, że jest taka konsolidacja utrzymana w tej chwili. Trwają próby tutaj siłowania się podaży z popytem, w którą stronę notowania euro-dolara miałoby teraz pójść. Z góry mamy dość wyraźną strefę podaży. Tutaj tak naprawdę tutaj nam ta strefa już troszkę straciła na znaczeniu, niemniej widać, że luka, potężna luka, która miała poprzez nią miejsce, cały czas warunkuje nam to również zachowanie tej pary. Druga para to euro-złoty. Euro-złoty oscylujący wyżej 4,09-4,930 to jest taki znaczące wsparcie w tej chwili. Trwają tu jakieś próby zbudowania jakiejś bazy pod ewentualną korektę tego ruchu. Niemniej widać, że tutaj rynek jest bardzo stabilny, ponieważ między innymi mamy wsparcie ze strony rynku długu. Znaczące wsparcie 4,1250. Opór 4,1250, opór 4,0930, wsparcie, ewentualne wybicie 4,12,5 otwierałoby drogę do testu 4,15. Mamy sprzedaż detaliczną za marzec i stopy bezrobocia, ale wydaje się, że te wartości nie będą tak ważne jak indeksy PMI w Europie i aukcja długu, ponieważ to dług tutaj pełni jakby rolę dominującą ostatnio w stosunku do złotego. Trzecia para to już może bardziej technicznie, czyli eurofunt, który jak widać próbuje się tutaj nam wybić dołem z tego układu. Mamy w późniejszej części tygodnia PKB z Wielkiej Brytanii. Ewentualne wybicie, czyli zakładając ten ruch spadkowy na euro-dolarze, należy analogiczny scenariusz założyć tutaj. Tutaj oczywiście mamy jakąś linię trendu wzrostowego, pseudo-kanał tutaj wzrostowy, ten kanał oczywiście parę tutaj wbijany, także ten kanał nie stanowi zbytniej przeszkody, niemniej widać, że rynek w pewnym sensie tutaj respektuje. Ruch w dół, prawdopodobnie w kierunku 0,84, 0,4 85. Także jest tutaj pewne pole do ewentualnie mocniejszej korekty. No, tradycyjnie będzie to pochodna dzisiejszych PMI-ów, które mogą zaskoczyć rynki. Dolar do jena w ujęciu H4. No, ci z Państwa, którzy czytają te komentarze, które zamieszczę na stronie BOSS FX, komentarze intersesyjne różnych par, to wiedzą, co w tej chwili się dzieje. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to już się teraz dowiedzą, a mianowicie mamy ruch powrotny z poniżej pełnego zakresu 100 jenów. Bardzo często się tym mówiło, tak naprawdę wszyscy traktują atak na stoi jako pewnik. Jeżeli cały rynek zakłada realizację takiego scenariusza, no to najprościej będzie skasować stop lossy temu rynkowi, czyli troszkę cofnąć notowania, wykasować te zlecenia oczekujące, wszystkie, które tutaj są zlecenia z stop lossami. Ja bym to oczekiwał, że tutaj mamy w tej chwili podejście pod wsparcie około, jak widać Państwo tutaj linię, którą możemy tak sobie interpretować, czyli to jest linia ewentualnego poprzedniego wybicia z linii trendu wzrostowego. Niemniej wydaje się, że tutaj ruch ten powrotny jeszcze troszkę niżej, czyli 97 jenów 86,86. To by było ciekawe miejsce, ponieważ w tym miejscu już rynek zwątpiłby na ten atak na 100 jenów, no i tutaj tym poważnym tak zwane smart money mogły zacząć już budować jakąś bazę pod ewentualne podnoszczyki. Nikt nie wątpi, że 100 jenów zostanie prędzej czy później przekroczone. Dziękuję za uwagę.